Siemaneczko, część druga pięknego Fordzika, którego już znacie z poprzedniego filmików. Jest to samochód, który zamiast 6 litrów, co pokazuje na komputerze, pali minimum 10 w trasie przy 100 km na godzinę. Do tego szarpanie silnikiem, jakieś wypadanie z oponów, dziwne rzeczy tutaj się dzieją, to co jeździłem, a jedziemy dzisiaj do, tak jak wam obiecałem, do Łowicza, do Jacka, zmienić mapę na oryginalną, bo tu jest zrobiona podobno 200 koni, no tam na wykresach gdzieś tutaj mam. Faktycznie 190 tam parę koni, niby jest zrobiona. Zrobiona była głowica, wydane 20 tysięcy złotych i samochód nie jedzie. Także ja startuję pomalutku. O kurna, ręczny. Wiecie, że tu jest ręczny elektryczny, który się sam nie spuszcza. No, ja powolutku startuję i widzimy się w Łowiczu. A tu mam listę od klienta problemu z Fordem. Tak na szybko wam przeczytam. Wysokie spalanie komputer pokazuje 6,5, realne jest 9,10. Jeździłem tu nawet więcej, nawet 12-13, spokojnie. Drgania silnika na wolnych obrotach oraz podczas zwalniania i przyspieszania. To ja już zauważyłem w czasie jazdy. Brak mocy. To też jest właśnie takie dziwne, że się przyspiesza i nagle takie jakby się gaz trochę odpuściło. I znowu dodało. Takie dziwne rzeczy mi się to zdaje cały czas, że jest problem w softcie. Ale to dzisiaj ogarniemy, prawda? No, przy nagłym przyspieszaniu, odpuszczaniu wyskakuje błąd przepływu powietrza. Tak, robi się to. I jak szarpie. I auto szarpie właśnie na piątym biegu, głównie jak się jedzie 90, około 90 na godzinę, równym tempem. I to jest bardzo odczuwalne. Tu klient, i co zrobił, było robione? Głowica, wymienione wtryski za 8 tysięcy na nowe. Olejowy napinacz łańcuszka rozrządu, czujnik temperatury spalin w katalizatorze, to też niepotrzebnie, ponieważ tam była uszkodzona kostka, a nie sam czujnik, według mnie. Bo kość od strony instalacji silnika była bardzo mocno zaśniedziała. Bardzo dużo tam było śniedzi i brudu, prawda? Po prostu włożyli nową kostkę, panowie, i no i to zatrybiło, tak? Wyprogramowane EGR, całkowicie niepotrzebnie w tym silniku, ponieważ został DPF, a wiecie, że jak się wyprogramuje DPF, to za chwilę, znaczy EGR, to za chwilę zapycha się, dosyć mocno zapycha się DPF i powinno się to robić w komplecie. No i co tam, wtryski na nowe, no to już było, przypływ już wymieniony na drugi nowy, też niepotrzebnie według mnie, aczkolwiek nie mogłem sprawdzić starego, bo go nie mam, więc jego parametrów nie mogłem sprawdzić, ale wiecie dlaczego ten przypływomierz był wanięty, bo wrzucę wam teraz przebitki, bo rura była uszkodzona i dlatego przypływomierz źle wskazywał, dwie rury były uszkodzone, jedną udało mi się naprawić, drugie niestety nie, musiałem kupić z serwisu nową, tak? No, alternator wymieniony i no i tam po wymianie wtrysów adaptacja przeprowadzona, moduły zresetowane, nic to nie dało, prawda? To co? To są błędy, a my lecimy dalej z filmem. Give it to me like... No igła, idealnie. Widzę pierwszy babol. Zobaczcie, zagięte. Zobaczcie, że tędy to powietrze szło. Na zewnątrz, a przepływomierz jest tutaj, w środku. Czyli oszukiwało nam przepływomierz. Jesteśmy w trasie, powiem wam, że koniecznie trzeba jechać na hamownię i sprawdzić moc tego silnika, bo powiem wam szczerze, że raczej według mnie różni się dużo od deklarowanej przez tunera, który to robił, bo szczerze powiem, to moja 3-litrowa V-ka wolnossąca, która teoretycznie powinna mieć tyle samo koni, lepiej idzie niż to. No na trasie powiem wam, że tak od 140... Oczywiście na niemieckiej autostradzie jesteśmy. Tam do 160, no to już trzeba pisać w kalendarzu. Serio. Tam do 130 to się jeszcze jakoś rozpędza, a potem to już zapisy w kalendarzu na wyprzedzanie. No, dobra, lecimy dalej do Jacka. Ja tylko sobie tutaj oszamię coś w jakimś McDonaldzie. Po tym czuję się, jakbym jechał DAF-em. DAF-owcy powinni skojarzyć ten dźwięk. Dobra, Jacek. Dobra. Ha. Poznajecie baner? Udało się. Dojechał. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że to nie jest jakaś taka... Nie była to mega przyjemna podróż tym Fordem. No niestety. Dobra, widzimy się na miejscu u Jacka. Tu. Co, wjeżdżamy, robimy pierwszy pomiar, ile wyszło po chipie tamtej firmy, bo zobaczymy jak to w ogóle się składa, ma być podobno 200 koni, według mojej jazdy nie było 200 koni, zobaczymy.
zestawiam przełożenie skrzyni biegów. No. Tak jak było docięte na aucie, czyli 4900 był dociągnięty i w tym momencie będziemy mieli prawidłowy pomiar. I max. 187 koni, 451 newtonometrów. Także nie jest to 200 koni, które było gdzieś tam mierzone, tylko jest to 187 koni i 451 newtonometrów. Czyli niuty prawie się zgadzają, a konie... Ale mocowo nie. Dokładnie. I nie jest taki prosty, jak teoretycznie powinien być. No i dokładnie, bo dlatego, bo nie używamy funkcji wygładzania wykresów. To jest po prostu pomiar rzeczywisty, tak jak on powinien wyglądać. I tam on powyżej, poniżej właśnie tych 3,5 tysiąca obrotów, powyżej tego to już nie jedzie. To znaczy inaczej, on jedzie. To jest specyficzna charakterystyka wykresu, szczególnie w Fordach. To jest normalne. On buduje maksymalny moment 451 Nm i on sobie później spada. Jakby była turbosprężarka jakaś customowa, dużo wydajniejsza, to wtedy taką turbinę uda się równo płasko pociągnąć. Ale to musi być modyfikacja mechaniczna już wykonana. Dobra, to co, wracamy do serii. Wracamy do serii. Stanowisko dowodzenia, główny dowodzący tego zamieszania. A tam, o tam, o, tam robią wtryski, tutaj je testują, a tu jeszcze mają, o właśnie. No, także, o jest i pilnujący. Cześć pilnujący. Pilnujący najfajniejszy, o, jaki miziak. Dobra, wkrywamy oryginał. Oryginał wgrany, błędów tak ma być. Zaraz zrobimy pomiar, ile fabrycznie ma. Czy chociaż te 150 wydmucha, powinien z doświadczenia, wiemy. Spokojnie tak 160 koni powinien na serii wydmuchać. Dzięki temu panu przywróciliśmy serię. Czyli odślepiliśmy EGR, bo wracamy do 100% serii w tym silniku. Co znalazłeś? Olej, co nie? O proszę, taki ładny olej z turbo, w Schwegierze, co raczej tam chyba to nie powinno być. Nie. No, także będzie chyba więcej wydatków niż tylko mapa. Teraz mamy pomiar fabryczny, czyli po chip tuningu wyszło niemal to samo, co po fabryce. No to program fabryczny. To jest program fabryczny teraz. Panowie nie dodali za dużo. To dziegciu. Faktycznie, za dużo. To jest fabryka. Mamy fabrykę. A to chip. A to był ich chip tuning. Ich znaczy nie mój. No, no nie, no nie Jacka, po prostu my to przewróciliśmy fabrykę, bo to spalanie to było po prostu masakra, tak? Z 6 na 12, a tych newtonometrów przybyło niecałe 40. Dobre jest, no 5 litrów więcej, a mamy 40 newtonów więcej. Dzięki za taki chiptuning. Dobra, jesteśmy po całej operacji, wykresy mamy. Jak widzicie, na serii trzyma niemalże to samo, co na chiptuningu. A na chiptuningu spalanie było minimum te 10 do 12 litrów w dieselku dwulitrowym, gdzie na komputerze pokazywał 6.
Dobra, ja wracam, zobaczymy w trasie, ile to pali i widzimy się już w takim razie na miejscu, na warsztacie. No i dobra, jestem już na miejscu. Tak podsumowując, co tutaj jest w tym Fordzie, no to po naprawie tych wiązek elektrycznych, bo widać, że tutaj panowie robili tą głowicę, to trochę im się zeszło ten silnik. No i te kostki były pośniedziałe. Dobra, ja to naprawię, wiecie, przeczyściłem te wszystkie, większość tych kosek od czynników temperatury spalin i tak dalej. Wymieniłem te rury dolotowe na jedną, naprawiłem rurę dolotową tam, gdzie był, za przepływomierzem już był problem. I no i po, tak jak widzieliście, tak, po chipie zrobionym przez kogoś wcześniej, miał 451 Nm i dokładnie 187 koni. Teraz na seryjnej mapie, wgranej oryginalnej z serwisu, ma 181 koni, czyli 6 koni mniej. I zamiast 450 Nm ma ich 415. W oryginalnej mapie. I teraz tak, czy to ciężko teraz coś mi określić, bo ja tutaj się aż tak na tym chip tuningu nie znam, no ale według mnie dla tych tam 40-35 Nm spalanie o 6 litrów więcej, to coś tutaj poszło nie tak po prostu, według mnie, albo coś się stało, tak? No zobaczymy, oddaję klientowi auto, w tej chwili silnik nie szarpie i powiem wam szczerze, tych 35 Nm na trasie nie odczułem w ogóle. Jak jechałem do Jacka, do Łowicza i teraz wracałem z Łowicza. Nie wiem, no nie odczuwalne to jest te 30 Nm. Tak samo przyspieszał, może jakby tam od 0 do 200 mierzył mu prędkość na szóstym biegu, prawda, już na szóstce, tam powiedzmy od tych 120 do 200, to może byłoby to jakoś odczuwalne. W każdym razie w normalnym użytkowaniu nie ma to znaczenia. Nie za takie pieniądze, jeśli chodzi o litry spalania. Według mnie. Tak jeszcze tu sobie podglądam. Ten Jacka wykres. No i co wam powiem? Doszczelniony silnik oddaję klientowi. Niech sobie klient śmiga, tak? Nie zajrzałem do silnika, bo nie będę ściągał głowicy. Nie wiem, jak ona jest zrobiona. Nie wiem, czy tam są te zawory 100% szczelne. Robiłem test szczelności. Nie wychodzi, że jest jakieś tam, wiecie, coś nieszczelne. Strasznie nieszczelne. No dobra, no. Czy coś. No są tam jakieś minimalne odchyły. No poprawiałem, pouzupełniałem tą część śrubek, które tam brakowało. To, co mogłem, to zrobiłem ze swoim zakresie. Wydaje mi się, że jest w porządku, tak? Przestał szarpać, to jest dosyć istotne, bo tam mam całą listę od klienta. Jeździ się już naprawdę przyzwoicie i fajnie tym samochodem. Odpala od strzała, o to właśnie też, nie odpalał przecież od strzała, tylko trzeba długo bardzo kręcić. No, no dobra, no tym akcentem kończę ten wywód, bo tu już prawie 3 minuty gadania. Co, no najpierw silnik musi mieć serię bardzo dobrą. Ten ma bardzo dobrą serię, to jest 150-konny silnik, nie 163 koni, ja się pomyliłem. 150 koni, a wypluł na serii 180 koni, także jest czym jechać. Dobra, ja kończę. Miała być druga część, jest druga część dla was. Także oddaję samochodzi klientowi, mam nadzieję, że będzie zadowolony i że to spalanie się unormuje. Ja jeżeli nie, będziemy szukać dalej. Trzymajcie się, cześć. Sponsorem programu był importer płukanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte.